W niedzielę 2 lipca rozpoczął się w Dzięgielowie 74. tydzień ewangelizacyjny. Tegoroczny program jest niezwykle bogaty. Nie brakuje spotkań, koncertów, seminariów i wydarzeń towarzyszących. Staraliśmy się razem z grupą programową zapełnić możliwie najlepiej te wszystkie dni, a przede wszystkim przyświecała nam taka idea, żeby zadbać o każdą grupę wiekową, o wszystkich naszych przyjaciół i też o gości, którzy zamierzają nas odwiedzać. No właśnie, bo to tydzień, podkreślmy to jeszcze raz, tak naprawdę dla każdego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Tak, dzisiaj akurat zaczęliśmy nabożeństwem rodzinnym, które myślę jest takim doskonałym wprowadzeniem do tego, że chcemy ten czas spędzać razem. Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Natomiast każdy kolejny dzień, przynajmniej główny punkt programu jest tak zaplanowany, że mamy zajęcia w czterech grupach wiekowych. Tutaj w dużym namiocie, gdzie się akurat znajdujemy, jest spotkanie ewangelizacyjne dla dorosłych, ale oprócz tego mamy spotkania dla dzieci w wieku 3 do 6 lat, 7 do 11 lat i hashtag młodzi, czyli 12+. Na co jeszcze zwrócić uwagę naszym widzom, na co warto przyjść, gdzie znaleźć też te informacje? Zapraszamy przede wszystkim na stronę te.cme.org.pl. Tam mamy kompletne informacje o programie, który realizujemy. Natomiast myślę, że teraz mogę też oprócz spotkań ewangelizacyjnych polecić dwie rzeczy. Każdego dnia o godzinie 15 mamy cztery seminaria. Seminaria realizują tematykę z bardzo różnych zakresów naszego życia, więc myślę, że każdy wybierze coś dla siebie. Oprócz tego wieczorami o godzinie 20:30 mamy koncerty. Dzisiaj rozpoczynamy koncertem Fish Eclectic, ale mamy też w planach Gabi Gąsior, Gabi Blache, zespół CME, także zapraszamy serdecznie. Tydzień ewangelizacyjny to wielkie logistyczne przedsięwzięcie, w organizację którego zaangażowanych jest wiele osób. Tydzień ewangelizacyjny już na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń w regionie. Patrząc z perspektywy tych 74 tygodni ewangelizacyjnych, najciekawsze będzie to, że początki były skromne. No nie taki bogaty program i nie taki namiot. Wszystko się rozpoczęło właściwie nie tutaj w Dzięgielowie, bo w latach 50. w Miechowicach, to jest taka część czy dzielnica Bytomia, tam był diakonat, w którym siostry diakonice prowadziły właśnie kursy biblijne, na które też przyjeżdżali ludzie z różnych terenów Polski, ale to było bardzo skromne, może 50-80 osób i to się tak rozrosło, że ze względu na tam szkody górnicze i inne okoliczności, które wpłynęły na to, że nie było gdzie, że tak powiem, ludzi umieścić na nocleg, zaproponowano, żeby się przenieść tu do Dzięgielowa. Też oczywiście nie było to łatwe, bo może ktoś te lata, 58 to był rok, może już nie pamiętać minionego wieku, gdzie to była strefa nadgraniczna, był czas państwo komunistyczne, no, wydarzenie religijne, co też się nie mieściło jakby, że tak powiem, w kategoriach ówczesnej konwencji, nazwijmy, politycznej, ale się udało. Pan Bóg tak to pobłogosławił, że tutaj siostry nasze diakonice z diakonatu żeńskiego Ebenezer, który w tym roku obchodzi stulecie, no, zaprosiły i zajęły się organizacją. No i pierwsze tygodnie w tych latach 50., 59., 60. były bardzo też skromne, ale Pan Bóg dawał takie duchowe przebudzenie, taki głód Bożego Słowa. Ludzi przybywało, zaadoptowano stodołę, powiększono ją na, powiedzmy, zrobiono z niej, może tak by trzeba powiedzieć, kaplicę. Potem taras, potem namiot, gdzieś dostawiano orkiestra, no może nie taka jak dzisiaj, bardziej powiedzmy smyczkowa, kameralna, ale to było i tak innowacją na owe czasy. No i tak się to zaczęło. Tak się zaczęło i trwa. No właśnie, ale to też w związku z tym jubileuszem Ebenezer. Wiem, że dzisiaj też możliwość zwiedzania. Tak, dzisiaj też mamy możliwość zwiedzania. Jest otwarta wystawa tutaj na terenie Zamku Rycerskiego w Dzięgielowie. Jest to jakby potrójna wystawa. Z jednej strony jest ona poświęcona samemu diakonatowi właśnie w jego stulecie, więc bardzo serdecznie zapraszam codziennie od dzisiejszej niedzieli do niedzieli 9 lipca od 15 do 20, ale jeżeli ktoś będzie chciał też wcześniej być, tam jest to otwarte na parterze tak zwanej byłej stajni. Proszę się nie przerażać, samo pomieszczenie jest niesamowicie klimatyczne, piękne i warto już nawet je zobaczyć z takimi sklepieniami. I druga wystawa jest poświęcona, że właśnie w tym roku, 12 czerwca, obchodziliśmy też 150-lecie urodzin księdza seniora Karola Kulisza, który właśnie założył diakonat i stał kiedyś właśnie na czele takiego ruchu ewangelizacyjno-misyjnego, jak dzisiaj tutaj my jesteśmy pod namiotem, bo to już
już też trwa lata, Pan Bóg się do tego przyznaje. I trzecia wystawa jest poświęcona diakonicom z tak zwanego diakonatu cieszyńsko-bielskiego, które między innymi pracowały w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, gdy on powstał. To już jest XIX wiek, jako diakonice, jako siostry zakonne, ale wyznania oczywiście ewangelickiego to prowadziły. Potem miały swoją siedzibę w Bielsku, gdzie prowadziły też szkołę pielęgniarską. Był też taki czas trochę przemilczany, dzisiaj o tym możemy mówić, ale z tego też nasz diakonat Ebenezer czerpał, z tych sióstr diakonic, z doświadczenia też jako pielęgnacyjnego, ale też i duchowego, i to też przynosi po dzień dzisiejszy no, takie Boże przyznanie się do tego dzieła już też od 100 lat, ale też ta historia diakonatu bielskiego, cieszyńskiego jest też ciekawa, warto się z nią zapoznać. Pani profesor Grażyna Kubica-Heller z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zresztą kobieta tu Stella, to przygotowała, więc warto, zapraszam, więc myślę, że będzie to dobrze spędzony czas. Czyli ten tydzień ewangelizacyjny też jest taką okazją do przybliżenia tej historii, się okazuje. Tak, no bo teraz obecna formuła tygodnia ewangelizacyjnego jakby ma swoje korzenie, jak już powiedziałem, w diakonisach, w naszym diakonacie Ebenezer. To jest jakby dziecko, tak? Potem w latach dokładnie był 83, kiedy powstała idea, żeby przenieść to do namiotu. Nikt w Polsce takiego wielkiego namiotu, jak my dzisiaj mamy, ani hal nie było. Trzeba było wypożyczyć go ze szkoły cyrkowej z Julinka pod Warszawą i oni się zgodzili. Namiot cyrkowy był jako pierwszy namiotem. Później dopiero się udało taki namiot, powiedzmy, z misji z Niemiec, ze Szwajcarii, z Austrii pożyczać. Teraz już mamy swój, choć on też do końca już nie spełnia swoich oczekiwań dzisiejszego, współczesnego, bo musiała być klimatyzacja, wygodne siedzenia. Dzisiaj wiemy, jak to wszystko wygląda, ale ludzie przyjeżdżają, więc dzisiaj ruszamy, więc to jest jakaś kontynuacja i tego, co było zapoczątkowane przez siostry, które wtedy jeszcze organizowały noclegi. Tu możemy powiedzieć, w takiej małej miejscowości jak Dzięgielów na owe czasy czasami nocowało 600-800 osób. A sama miejscowość wtedy liczyła 1000, nie? Więc wyobraźmy sobie, jak oni otworzyli swoje domy i bez względu też na wyznanie, wszyscy, żeby przyjmować. Dzisiaj każdy ma samochód, może się przemieszczać, nie jest też takie to skomplikowane, ale Bogu dzięki, że ludzie są i młodzi, i starzy, bo jeżeli mamy codziennie też 500-600 dzieciaków, plus młodzież, plus już dorosłych, no to daje naprawdę, no, z jednej strony radość, z drugiej strony też to jest duży wysiłek, że tak powiem, organizacyjny. Dzisiaj siostry na pewno już nie organizują się bezpośrednio, choć udzielają noclegi, modlą się, wspierają też w jakichś innych też formach logistycznych i za to też jesteśmy wdzięczni. Tydzień ewangelizacyjny w Dzięgielowie zakończy się w niedzielę 9 lipca. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.